To już zostałem przedstawiony, więc jestem Rysiek, jak mnie internety nazywają, tak będzie najprościej. Będę mówił o pochwale copyleftu. Kto z Państwa w ogóle spotkał się ze słowem copyleft? Ręka do góry. Cholera, no, niedobrze. Dobrze, jedziemy dalej. A kto się spotkał z tym, inaczej, kto się nie spotkał z tym cytatem? Dobrze. Free as in freedom, not free as in beer. Wolne jak wolności słowa, a nie wolne jak wolno, jak strasznie wolno coś, co działa, tak? Czyli w wolnym oprogramowaniu, w wolnych zasobach chodzi o tę wolność, a nie o cenę. I zwykle skupiamy się na tej pierwszej części cytatu, tak? Free as in freedom, tak? Odczytujemy ten cytat jako kładący nacisk na tą pierwszą część, że chodzi o tę wolność, tak? Natomiast ja bym się chciał skupić na tej drugiej części, not free as in beer. Mam wrażenie, że czasem zapominamy o tym, że również wolne zasoby, również wolne oprogramowanie, również wszelkie wszystko na wolnych licencjach wymaga naszego wsparcia, tak? I wymaga naszego wsparcia. To jest pewna umowa społeczna. I jak pokażę, ta umowa społeczna czasem niestety przestaje działać. No dobrze, cztery wolności, zakładam, że wszyscy jesteśmy z nimi blisko zaznajomieni, tak? Wolność dostępu, rozpowszechniania adaptacji i rozpowszechniania adaptacji. To jest to, o czym mówimy, jak mówimy o wolnych licencjach. Jak mówimy o copylefcie, to mówimy o tym, że adaptację można rozpowszechniać wyłącznie na tych samych warunkach, tak? Remiksy można rozpowszechniać na tych samych warunkach, tak? Warunek mówiący po prostu na tych samych warunkach. A to jest najstarsza dyskusja tocząca się do dzisiaj w trzewiach ruchu wolnego i otwartego oprogramowania. Stąd się w ogóle wzięła ta dwuczłonowa nazwa wolne i otwarte oprogramowanie, tak? Ponieważ byli ludzie tacy jak Richard Stallman, którzy stwierdzali, że potrzebne są te cztery wolności i potrzebny jest copyleft, tak? Jak ja coś wypuszczam na wolnych licencjach, to ktoś, kto na tym oprze swoją pracę, swoje dzieło, dobrze by było, żeby też wypuścił to na wolnych licencjach, tak? I wtedy dzięki temu ta wolność trochę dalej dochodzi, a druga część to była grupa spod sztandaru BSD i podobnych licencji, które są niekopileftowe, czyli cztery wolności bez copyleftu. Dlaczego? Dlatego, tak? Pierwsza, że tak powiem, copyleftowe licencje to jest wolność wszystkich odbiorców. To jest wolność wszystkich odbiorców, nieważne na którym etapie adaptacji korzystają z danego dzieła, z której wersji remiksu korzystają i tak dalej, i tak dalej. Żaden autor nie może zamknąć w tym momencie pracy czyjejś, na której bazuje. Druga część to jest wolność twórcy adaptacji do zamknięcia swojej adaptacji, bo dzięki temu na przykład może lepiej na niej zarobić albo lepiej na niej lepszy model biznesowy wydawałoby się na tym zbudować. Dla mnie to jest zasadniczy problem, z którym się niestety spotykamy, bo to jest też różnica w modelach biznesowych. I to jest ta różnica, która tam czasem umyka. Na górze jest model biznesowy zgodny z wolnymi licencjami, z dzieleniem się, z rozpowszechnianiem swojego dzieła dalej, bo musimy się zgodzić na to, że osoby będą kopiowały na przykład nasz program, czy będą kopiowały moją prezentację, czy będą kopiowały nagranie z tego wystąpienia i godzimy się z tym i tylko dodajemy jeszcze warunek, żeby inne osoby też musiały się z tym pogodzić, jeżeli będą chciały budować na naszej pracy. Niżej jest taki model, który bym nazwał macamy wodę, tak? Sprawdzamy, czy nie jest za gorąca, tak? Chcemy trochę wejść w tę otwartość, mówimy, no tak fajnie by było, gdyby inni robili różne rzeczy otwarte, ale nie chcemy, żeby ci inni puszczali na licencjach copyleftowych, bo wtedy ja nie mogę zamknąć i nie mogę tego opakować, nie mogę tego sprzedać jako produkt, tak? Czyli model, na górze model, bym powiedział, usługowy, tak to nazwijmy, a na dole model produktowy. Dużo już było dzisiaj powiedziane na temat tego, że modele biznesowe się zmieniają, zmieniły, tylko jeszcze nie wszyscy się obudziliśmy w tej nowej rzeczywistości. I to jest jedna z płaszczyzn tej zmiany, tak? I możemy iść w stronę próby wrzucenia tego gina z powrotem do butelki, tak? I próby spowodowania, żeby, tak jak Corey dzisiaj mówił, komputer to była maszyna, która mówi I cannot let you do that, Dave. Albo możemy iść w kierunku po prostu stwierdzenia, no cóż, świat się zmieniły się narzędzia, w tej chwili kopiowanie jest po prostu
proste i modele biznesowe trzeba zbudować w taki sposób, żeby były zgodne z tym kopiowaniem. I wydaje mi się, że copyleft jest tutaj niezmiernie, niezmiernie ważny. Dlaczego? Dlatego, kto się nie spotkał z nazwą, ciągle zapominam, w jakiej grupie osób jesteśmy, kto się nie spotkał z nazwą Heartbleed? Błąd w bibliotece OpenSSL, biblioteka, która zapewnia w ogromnej części internetu jest używana również przez tych wielkich, przez Google, przez Amazon, przez wiele innych wielkich korporacji. Używana jest po prostu do zapewnienia szyfrowania. Jak widzicie Państwo HTTPS na początku adresu swojej strony, na którą wchodzicie, to z dużym prawdopodobieństwem możecie założyć, że i u Państwa, i po tej drugiej stronie jest używana biblioteka OpenSSL do zapewnienia Wam bezpieczeństwa. Okazało się, że tam jest błąd i że ten błąd tam był od 3 lat i że on był bardzo, bardzo, bardzo poważny. Jak się potem okazało, Facebook miał wersję tej biblioteki bez tego błędu. Miał własną, zmienioną, zmodyfikowaną na własne potrzeby wersję tej biblioteki i to też nie było tak, że Facebook wykrył ten błąd, naprawił i nikomu nie powiedział. Nie, po prostu wprowadził inne zmiany, które całkiem przypadkiem spowodowały, że ta wersja nie była objęta tym błędem. Nie miała tego błędu. No tylko, że nie musiał się podzielić, więc się nie podzielił. Tak? Biblioteka OpenSSL nie jest rozpowszechniana na licencjach copyleftowych. Jest na licencji wolnej, jest na licencji z rodziny BSD. Tak? Natomiast nie jest rozpowszechniana na licencji copyleftowej. Nie ma tego obowiązku, że jak ktoś coś zmieni i używa dalej, to jest proszony o to, żeby podzielił się z innymi tymi zmianami, które zrobił, żeby inni mogli się na nich uczyć, żeby inni mogli na nich bazować i je dalej rozpowszechniać, tak? Czy Facebook straciłby cokolwiek, gdyby się podzielił tą zmodyfikowaną biblioteką OpenSSL? Oczywiście, że nie, tak? To znaczy, to nie jest model biznesowy Facebooka, sprzedaż własnej wersji biblioteki OpenSSL, tak? To jest, na czym innym zupełnie bazują i do tego też się można w pewien sposób oczywiście można mieć do tego swoje zastrzeżenia, ale w tym wypadku akurat nic by nie stracili. Natomiast ponieważ nie musieli tego zrobić, nie musieli podzielić się tą zmodyfikowaną wersją, więc tego nie zrobili. I to jest dla mnie coś, co podrapało mnie w głowę i zastanowiło. To znaczy, te 4 wolności wcześniej, to jest umowa społeczna, tak jak powiedziałem. Tak, to jest umowa społeczna, która mówi tyle, ja coś wypuszczę na wolnych licencjach, ja pozwolę innym się dzielić, ja pozwolę innym budować na tym, co robię, coś wspaniałego, nowego, coś, czego nie mam, coś, czego ja nawet nie mogę sobie wyobrazić, bo moja wyobraźnia jest ograniczona, więc nie będę ograniczał kogoś do granic mojej wyobraźni, ale to zakłada, że inne osoby się włączą, to zakłada, że inne osoby coś dadzą od siebie, to zakłada, że inne osoby wesprą w jakiś sposób ten projekt, ten duży projekt, nie tylko mój projekt, ale rozumiany to też jako większy projekt wolnych zasobów, wolnego oprogramowania, wolnych zasobów edukacyjnych, tak? Wikipedii, muzyki na wolnych licencjach itd., itd. I jak pokazał niestety Heartbleed, to ta umowa społeczna czasem przestaje działać. Zapominamy o tym, że powinniśmy coś oddawać, zapominamy o tym, że korzystając powinniśmy dawać coś od siebie i wydaje mi się, że copyleft jest takim uczciwym rozwiązaniem, żeby nam ktoś czasem o tym przypominał. Jest takie powiedzenie sharing is caring. Tego się uczą dzieci w przedszkolach w krajach anglojęzycznych i tak naprawdę z tego dzielenia się wynika to, że możemy, znaczy to jest pewna metoda powiedzenia, że możemy stać na ramionach olbrzymów. Ktoś już coś zrobił, możemy na tym budować, odbić się i iść dalej i również być tymi olbrzymami dla następnych osób, niestety nie każdy, czy następnych projektów, niestety nie każdy ma ochotę być tym olbrzymem. W związku z czym wydaje mi się, że warto by było się zastanowić i pamiętać o tym, że trzeba coś dawać od siebie, a copyleft w tym bardzo pomaga, bo to jest, że tak powiem, pierwsza i ostatnia myśl z całej mojej prezentacji, że copyleft pozwala skutecznie budować dobro wspólne. Bo też w sumie o to chodzi. Tak? Chodzi o to, żebyśmy mieli wolną kulturę, chodzi o to, żebyśmy mieli wolne oprogramowanie, chodzi o to, żebyśmy mieli różne rzeczy wolne, z których możemy swobodnie korzystać. Tak? Ale jeżeli chcemy z tych rzeczy swobodnie korzystać, powinniśmy coś też oddawać, powinniśmy też coś dawać
od siebie. Kory mówił o dawaniu tych 10%, czy kilku procent, czy kilkunastu procent na organizacje pozarządowe, które walczą o szeroko pojętą wolność w domenie cyfrowej. Ja nie będę szedł aż tak daleko i nie będę żadnych finansowych datków tutaj proponował, ale powiem, budujmy dobro wspólne, tak? I budujmy je w taki sposób, żeby nawet ci, którzy nie mają ochoty się podzielić swoją pracą bazującą na naszym dobru wspólnym, żeby i tak dorzucali się do tego dobra wspólnego, czy im się to podoba, czy nie, bo i tak korzystają z tej pracy. Dajmy sobie szansę korzystać z następnych adaptacji. Dziękuję serdecznie.